Dzień dobry, zapraszamy na rozmowę Prawy TV. Z nami jest ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny Prawy.pl. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Proszę księdza, pojawiły się informacje bardzo interesujące i chyba ważne, ponieważ no właśnie te informacje, jakby doniesienia, na razie to są nieoficjalne plotki, mówią o tym, jakoby program 500+ był zależny od szczepień. Czyli jeżeli ktoś chce otrzymywać nadal 500+, na dzieci swoje, to musiałby się zaszczepić. Jak ksiądz ocenia ten pomysł? No to jest tak, jakbyśmy żyli w reżimie jakimś komunistycznym. Drodzy Państwo, przecież to jest niezgodne z konstytucją. I zauważmy, z jednej strony gani się tych celebrytów, którzy się zaszczepili, a więc po co? Skoro zależy im, powiedzmy rządzącym, którzy tak nakręcają to wszystko, te szczepienia, to nie powinni zmuszać. A więc to szczepienia powinny być rarytasem. Ale tutaj coś takiego, uzależnienie tych osób biednych, którzy otrzymają 500+, gdzieś z rejonów jakichś tam biednych od szczepienia, no to jest przymus, niezgodne z konstytucją. Albo na przykład chyba Dworczyk to mówił, że może być problem z wejściem na pokład samolotu, jeżeli ktoś nie zostanie zaszczepiony. No ja jestem oburzony. Drodzy, ja nie będę się szczepił. Wielokrotnie tutaj na antenie mówiłem, że nie będę się szczepił. Między innymi u nas wypowiada się senator Kennedy o tym, analizuje historycznie różne szczepienia w Ameryce, jak to później były skutki uboczne, które uderzyły w dzieci i tak dalej. I nawet ci, którzy szczepili, mieli nałożone kary, a jednak zarobili później na leczeniu skutków ubocznych. Skoro firma Pfizer jest zwolniona z odpowiedzialności, no to drodzy Państwo, wiemy, że Australia chyba wycofała się ze szczepień, Szwajcaria, bogate kraje, a my się godzimy i tutaj taki przymus jest stosowany. No nie tak, można się zgodzić na to. Były wypowiedzi Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, że w przypadku korzystania z ochrony zdrowia, ze służby zdrowia, w poszczególnych przypadkach właśnie osoby, które byłyby zaszczepione, miałyby być no po prostu uprzywilejowane. No jest to naprawdę, jest to łamanie konstytucji, no i tyle. I to wiemy, że najgorsze, bo to wspierają szczepienia i ci z PO, PSL i z tej grupy rządzącej. Także ludzie mogą być bezradni, chociażby... Wszyscy mówią jednym głosem. Tak, wszyscy mówią jednym głosem. A gdzieś, gdzie są nasze prawa obywatelskie? No nie, no to jest niezgodne z konstytucją. Jak można w ten sposób łamać konstytucję? I chociażby to, o czym tutaj Pan wspomniał, żeby nie dawać 500+, jeżeli ktoś się nie zaszczepi. Są ludzie, którzy uważają, że nigdy nie zaszczepią się. Jak mają, można skazywać ich na biedę? No bo mają prawo mieć chyba taką opinię, taką wolę. Mają mieć prawo, taką wolę i taki wybór. A więc apelujemy do rządzących, opamiętajcie się, nie róbcie tego, co poprzednia ekipa, gdzie mała kręgosłupy ludzi, a teraz wy to robicie. Czy sądzi ksiądz, że ludzie w Polsce masowo się zaszczepią, czy jednak, że no właśnie wielu ludzi jednak się nie zaszczepi, bo sondaże wskazują na razie, że tak powiedzmy pół na pół, różne. No dobra, ale mam kontakt z niektórymi lekarzami w niektórych szpitalach, chociażby pani pulmonolog mówiła, że u nich niewiele osób, chyba 10% się zaszczepiło. Mój, nie chcą się szczepić lekarze, którzy mają większą świadomość od nas. Dlatego warto słuchać ludzi, specjalistów. No i tyle. I także uważam, że wielu ludzi dzisiaj uważa, że mogą być poważne skutki uboczne i my apelujemy do wszystkich ludzi, weźcie, zastanówcie się nad tym. Macie prawo wyboru, przyjąć szczepienia i to może się łączy z skutkami ubocznymi, albo powiedzmy funkcjonować normalnie, unikać tłumów, no i tyle, żeby się nie zakazić. Ale poza tym jest jeszcze ten lek, który... Amatadyna. A właśnie.
I to powinno też być w powszechnej sprzedaży. Ale tutaj też trzeba dodać, że na pewno warto budować naturalną odporność i też tutaj w Prawie TV ksiądz przeprowadzał rozmowę z panią sędziak, między innymi, która tym się zajmuje. Która się zajmuje, ona ma 3 etapy leczenia ludzi chorych na COVID. A więc tutaj można ziołami w sposób naturalny. Jest to, wiemy, medycyna chińska, ileś kilka tysięcy lat temu wymyślono to zioła i ma osoby, które wyleczyła z chorób raka, z innych dolegliwości, a tutaj również z COVID-u. Także jest ta alternatywa dla ludzi, którzy nie chcą się szczepić. Jest alternatywa, mówi ksiądz Ryszard Halwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Thank you.